Jeżeli ktoś ma wątpliwości, czy Bóg interesuje się naszym życiem, to odpowiedź znajdziemy w dzisiejszym święcie. Dokładnego, takiego samego, jaki jest postać w kościele u świętej Katarzyny. Figurkę już mieliśmy, rzeźbiarz, brat Mieszka Tylki wyrzeźbił ręce z kamienia, które ją unoszą jako ręce dziękczynne lub ręce proszące. W prośbie o łaski była inwentaryzacja gminy, podzielenie wiosek na ulice. No i wtedy zdecydowałam, w myśli mojej powstało, że mogę mieszkać. Żywot świętej Rity z Kasia jest ukazany na tle wielu wydarzeń, które miały miejsce w Umbrii w XIV-XV wieku. Teraz w świątyni świętej Katarzyny znajduje się przepiękna figura świętej Rity, która została wykonana w roku 1942. Projektantem tej figury był Bohusz Szyszko. Co, też doznał jakiś łask? Czy prosi o coś? To on otrzymał jakieś łaski od świętej Rity? Ciągle otrzymuje. Ciągle, tak? Ciągle otrzymuje. On bez przerwy folderek nosi przy sobie i codziennie rano przed rozpoczęciem pracy odmawia litanię do Matki Bożej. Ten człowiek jest jakaś ciekawa osobowość.